Przyjeżdżam tutaj, bo dowiedziałem się przed chwilą, że Kasia została wytypowana. Wcale się temu nie dziwię. Jestem z tego powodu okropnie dumny i gdybym mógł głosować, to bym głosował. Ale może pan głosować, to będę anonimowa, ale poza wszystkim słucham tylu dobrych opinii z zewnątrz na temat Kasi od klientów szczecińskiego sklepu, że tylko mi serce rośnie. To było a propos właśnie tego naszego plebiscytu, który mamy. Kasia była u nas w gazecie 2 dni temu i stąd te pana opinie. A ja się chciałabym zapytać, bo co pana łączy z Kasią, to wiem, pasja. No, tak. Ten sam fakt. To pasja do tego wina. No, chciałabym się zapytać, skąd ta pasja? Pojechałem na kurs do Bordeaux 15 lat temu, usłyszałem pierwsze słowa dookoła wina, zobaczyłem jak ono rośnie, zobaczyłem ile w nim jest harmonii, porządku i przede wszystkim trwałości, ciągłości. Uprawiają je ludzie w tym samym miejscu, w którymś tam pokoleniu. Najstarszego z producentów mam w 25. pokoleniu w tym samym miejscu, czyli gdzieś za naszego Bolka Krzywoustego. I pani, to dla nas Polaków są rzeczy zaskakujące, ale niesłychanie powabne, bo u nas nic nie trwa dłużej niż 20 lat. Potem wszystko trzeba odbudować albo dogonić. A tam po prostu z pokolenia na pokolenie. To daje mi poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim, taka powtarzalność. Poczucie tego, że świat jest zbudowany wokół rzeczy drobnych i powtarzalnych. Spotkań z innymi ludźmi, posiłków o tej samej porze.